pierdziele, co jest? Witajcie moi drodzy, z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, znajdziemy się w kolejnym odcinku zakazanych wersji Minecrafta. I dzisiaj będziemy sobie grali w Minecraft Alpha Dead Exe. Tak, dobrze usłyszeliście. Jak możecie zauważyć, no cały Minecraft jest biało-czarny. Ten dirt nie jest koloru dirta, a ten napis ze Stone'a jest taki jak w oryginale, więc w sumie nawet spoko. Zanim stworzymy sobie nowy świat, fajnie by było, jakbyście zostawili pod tym materiałem łapkę w górę, ponieważ pod poprzednim odcinkiem tych łapek w górę było mało. Więc mordy, musicie zostawiać łapy w górę, bo jeżeli nie będzie pod tym odcinkiem 2000 łapek w górę, to nie będzie następnego odcinka, bo wiecie jaka jest zasada. 2000 łapek w górę równa się kolejny odcinek. Tak. Ja czekam, aż zostawisz łapkę w górę. I aż zasubskrybujesz ten kanał, ponieważ dobijamy już niedługo 800 tysięcy subów, więc jeżeli chcesz się do tego przyczynić, to zasubskrybuj mordo, a my przechodzimy, słuchajcie, do właśnie tego Minecrafta, więc przechodzimy sobie do single player. Wow, mamy tutaj 3 save'y, dobra, nasz będzie ten ostatni. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Okej, dobra, zrespiliśmy się, słuchajcie, wow. Wow, coś tu spadło, co jest? Oczywiście standardowo nagrywam na laptopie, więc wybaczcie za to, że jest, że gramy na tiny, ale no wiecie, wiecie jak jest, dobra. Czy owca jest normalna? Tak, owca jest normalna, dobra. Dźwięków jak zwykle żadnych nie ma, okej, dobra, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Więc co, no standardowo wykopiemy sobie tutaj drewienko i zrobimy podstawowe itemy. Okej, i mamy 6 drewna, więc to sobie zamieniamy na deseczki elegancko. Robimy sobie tutaj elegancki crafting table. Ja sobie szybko zmienię controlsy. Tutaj inwentory na E, o proszę bardzo. I wykopiemy sobie od razu stone'a, żeby nie było lipy. Wiecie o co chodzi, bo trzeba mieć tutaj stone'owe itemasy. Dobra, wykopałem 16 kobla, więc teraz śmiało możemy sobie robić właśnie lepszy tutaj secik. Więc możemy sobie zebrać ten crafting table i iść dalej, żeby zobaczyć co tutaj dziwnego napotkamy. Bo jak na razie to nic totalnie się podejrzanego nie zadziało. Mamy już tutaj żelazo, ale zarąbiście, dobra. Dobry start mamy, patrzcie, mamy żelazo i węgiel koło siebie, co jest? Damy sobie tu węgiel i damy sobie żelazo i niech to nam się przepala. Czy będą gdzieś tutaj jakieś krówki albo jakieś owce, bo ja bym bardzo chciał. O, jak na zawołanie, patrzcie, mamy świnie, zarąbiście, dawaj, chono tu, chono tu, chono tu, potrzebuję jedzenia, potrzebuję jedzenia. No dzisiejszy odcinek jest taki trochę śmiertelny, bo Minecraft Dead Exe, no ta nazwa wskazuje, że rzeczywiście możemy tutaj zginąć. No ale to się okaże, słuchajcie. Ja jestem dobrej myśli, bo jak na razie totalnie nic się nie dzieje. Ej, jakoś jest ultra spokojnie i jest to trochę podejrzane. O, o, to jest idealne miejsce. To jest idealne miejsce. Zrobimy sobie, słuchajcie, bazę, w której się po prostu najzwyczajniej wkopiemy. Myślę, że to jest good idea, więc zrobimy sobie tutaj drzwiczki. O, proszę bardzo, cyk. I zrobimy sobie nawet okienko na świat, żebyśmy mogli sobie zaglądać. Myślę, że to jest dobry pomysł, więc tutaj cyk, dobra. No i teraz możemy sobie tutaj właśnie budować nasz domeczek, więc tutaj sobie damy pochodnie. Oświetlmy może sobie też przed chatą, żebyśmy cokolwiek tutaj widzieli. Myślę, że to jest dobry pomysł akurat. No i co? No i mamy noc. Nastała noc, czyli pierwszy dzień, słuchajcie, na tej wersji, no można zaliczyć do udanych, bo mamy dużo itemów, ale nic totalnie nie spotkaliśmy podejrzanego. O kurde, patrzcie, włączyła się płyta przed chwilą. Ło, ojojoj, coś się zaczęło dziać, widzowie. Coś się zaczęło dziać. Ale nie wiem za bardzo, co to były za numery. Jakieś szóstki były? Nie wiem, pewnie można to jakoś odszyfrować, wiecie? Już się przejaśnia, więc dobra, bierzemy też drzwi do kompletu, bo w sumie nie wiadomo, czy dotrwamy do następnej nocy, ale jeżeli tak, no to dobrze by było mieć, słuchajcie, tutaj, kurde, odpowiednie itemy, żeby, słuchajcie, to przetrwać. No i co? I idziemy sobie dalej. Ej, kurde, ile się tutaj świnek namnożyło, nie? I tego wszystkiego. Ale dobra, ja mam jedzenie, jak możecie zauważyć, to dosyć dużo mamy jedzenia, więc to nam nie będzie potrzebne, więc idziemy po prostu dalej w poszukiwaniu dziwnych rzeczy. Jak na razie wydarzyła się jedna dziwna rzecz, bo odpaliła się płyta z jakimiś dziwnymi numerkami i wydaje mi się, że można to, słuchajcie, jakoś odszyfrować, ale zastanawiam się tylko w jaki sposób. To, ojeju, aż się wystraszyłem, ty. To nie przypominało w ogóle w żaden sposób szkieleta na początku. O, i dopłynęliśmy, patrzcie, dopłynęliśmy. Czekajcie, o, cyk, czemu ja nie mogę... O, dobra, mogę wyjść. Mamy tu krówkę, mamy
mam nadzieję, że wypadnie z ciebie dużo skóry. Nie wypadło z niej nic skóry, więc nie za dobrze, nie za dobrze, widzowie. Ale dobra, płyniemy w takim razie dalej. O, patrzcie, ile mamy krówek. Możemy je teraz sobie tutaj porozwalać i może uda nam się zrobić cały secik, kurde, ze skóry. To by było zarąbiste. O, cyk. Wow, co jest? Ej, sam crafting się włączył. W sensie, albo to wina laptopa, albo... Ej, to było dziwne, bo ja... To w trakcie skoku się wydarzyło, nie wiem, czy widzieliście. W sensie, albo skoku, albo ataku. Ale to było dziwne. Ej, to w ogóle crafting się odpalił przecież, czy nie? Ej, bo ja już nie pamiętam. Ej, serio. Ale chyba crafting. Ej, to tak czy siak, ej, to było dziwne w takim razie, bo to się nie odpaliło chyba tak. To się odpalił crafting, a nawet craftingu nie było położonego. Co jest? To jest... Zaczyna się robić dziwnie. Zaczyna się robić na naprawdę dziwnie, ale mamy prawie cały secik, więc ja się tutaj nikogo nie boję. O, patrzcie, pyk, pyk, pyk. Proszę bardzo. O nie, i znowu się robi noc w ogóle, zauważcie. Znowu robi się noc, co oznacza tylko jedno. Oznacza to to, że akurat znalazłem żelazo i idealne miejsce, żeby się wkopać. I zrobimy to ponownie. Zrobimy taką samą taktykę jak wcześniej i nawet mam, słuchajcie, szybkę, więc zrobimy sobie po prostu drugą bazę tutaj i przeczekamy noc. O, O kurde, znowu piosenka się odpaliła, co jest? Widzieliście? Już chciałem wam mówić, że właśnie wbiłem sobie na dół, żeby sobie pokopać, żeby zrobić sobie, kurde, żelazny hełm. A tutaj nagle nuta się jakaś odpaliła, tylko oczywiście bez muzyki. I znowu to była jakaś dziwna wiadomość, ale zauważcie, że to się wyświetliło drugi raz, jak jest noc. Ło kurde, jak się wystraszyłem, ty. Wyszedłem, a tu z buta creeper od razu. O nie, ty. Ale wydupiło go, co jest? Dobra, ja się chowam, bo tak dalej pójdzie, to zginiemy, a ja nie chcę tracić moich itemów. O, jak możecie zauważyć, znowu się przejaśnia, więc idziemy dalej. Przetrwaliśmy drugą noc, moi drodzy, drugą noc. Jest bardzo podobnie jak w poprzedniej wersji, że chyba będzie trzeba przetrwać parę dni. O kurde, ile tu jest mobów. Dobra, jeszcze jednak przeczekamy. Wow! Co jest? Co to za dźwięk? Ale się obsrałem. Fuu. Ty, to było jakieś wycie wilka, czy co? Ja pierdzielę, ale mam ciarki. W najmniej spodziewanym momencie. Ej, dobra. Dobra, jest drugi dzień i coś się ewidentnie wydarzyło. Jest, był jakiś krzyk, czy jakiś... Nie wiem, co to było. Ej, ciężko mi powiedzieć w ogóle, co to było. Ale no, na pewno się wystraszyłem. O kurde. Dobra, i nie wiem, czy teraz powinienem się rozglądać dookoła siebie. Czy coś się tutaj pojawi, czy co? Bo robi się coraz dziwniej, serio, nie? Patrzcie to, ty, tu jest jakiś pożar. Coś tu się pali. O co chodzi? Aha, tu jest lawa po prostu. Dobra, już myślałem, że coś znaleźliśmy podejrzanego. A to tylko lawa, więc to w sumie nic nowego. W sensie, to jest rzecz, której można się spodziewać w Minecrafcie. Takie rzeczy się dzieją. W sensie, takie pożary. Że wiecie, jest lawa i to wszystko płonie. Więc dobra, nie ma czym się przejmować. Pójdźmy sobie po prostu dalej, żeby nie zginąć jeszcze od ognia. Bo to by był przypał, nie? Ej, to tak. Totalnie nic się nie dzieje, tak totalnie nic. Idę cały czas przed siebie i nic podejrzanego po drodze nie spotkałem. Wow, 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 wow. Dobra, i nagle się zrobiła noc. Dobra, to się wkopujemy. Okej, czyli ja tutaj narzekam, a tu rzeczywiście coś się dzieje. Nie wiadomo co, ale coś się dzieje. Dobra, czekajcie, to my tutaj zabarykadować. O, w taki sposób. I będziemy czekać, aż coś się wydarzy. W sensie, no nie wiem, wydaje mi się, że teraz po tej nocy dopiero coś się wydarzy. Tak jak było w kilku wersjach. Bało mi się, że coś tam widziałem, ale to mógł być jakiś, kurde, szkielet albo jakiś mobek. To jest creeper, a nie szkielet. Dobra, czyli dobrze, nie przewidziało mi się, bo już sobie coś wpajam do bani, że coś widzę, a tu nic nie widać, wiecie o co chodzi. Ja pierdziele, co jest? Co tu się dzieje? Wow, wow, wow. Co jest? Co jest? Czy wy widzicie to? Czy wy to widzicie? Nie mogę, nic nie robię. Halo? Ale się wystraszyłem, ja pierdzielę. Puu, ty, i co teraz? Nie gadaj, że Minecraft się wyłączy. Nie gadaj, że to tyle? Naprawdę? Naprawdę to tyle? No nie, no nie, nie gadaj, że ja grałem w grę ponad godzinę tylko po to, żeby zobaczyć, jak ekwipunek mi sam wypada i są jakieś dziwne dźwięki. Ja myślałem, że tu będzie jakaś postać. A tutaj Minecraft brak odpowiedzi, jak widzicie. Ja nie mogę. No cóż, jak widzieliście sami, ta wersja Minecrafta nie była na tyle straszna, znaczy
no nie powiem, bo obstrałem się parę razy, żeby nie było. Ale spodziewałem się czegoś więcej. Myślałem, że spotkamy tutaj jakąś postać. Więc no, na pocieszenie możecie zostawić łapę w górę. Jeżeli będzie 2000 łapek w górę, nagram kolejną zakazaną wersję. I tym razem będzie to Minecraft 666 Alpha, tak jak obiecałem wam wcześniej. Więc zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, ponieważ zbliżamy się do 800 tysięcy subskrypcji i byłoby mi niezmiernie miło, jakbyś po prostu zasubskrybował. Więc no, ja byłem WK. Możecie napisać, jak ta wersja wam się podobała, bo w mojej skali wypadła naprawdę średnio. Trzymajcie się!